Dzień dobry. Dzisiaj taki troszeczkę nietypowy filmik, odcinek z serii takiej bardziej vlogowej być może, z tego tytułu, że po prostu stanąłem na wagę, a waga wskazała mi niestety, ale bardzo wielką liczbę, coś pod 100 kilo, co już troszeczkę bije na alarm moim zdaniem. Dlatego też postanowiłem sobie coś z tym zrobić i jestem właśnie już po pierwszych biegach i przed właściwie realizacją projektu, który chciałbym nazwać projektem maratończyk. Co to za projekt? Ano będzie to projekt taki, że chciałbym zrobić coś ze swoją masą własnego ciała, to po pierwsze, a po drugie, pod koniec roku, mam nadzieję, wystartować w maratonie. I co się będzie wiązało z tym projektem? Więc po pierwsze, regularny trening biegowy. Na razie będzie to zrzucanie masy, żadne tam wyczyny, nic z tych rzeczy. Po drugie, dieta, która już teraz na samą myśl troszeczkę mnie osłabia. No i po trzecie, jakby to już w późniejszych etapach, jeżeli wytrwam tego projektu, to już taki trening bardziej siłowy, wytrzymałościowy, który umożliwi mi ukończenie maratonu. Także dlaczego w ogóle tutaj się dzielę z tym z wami? Ano dlatego, że być może jeżeli podzielę się z kimś takim projektem, będzie mi łatwiej w tym wytrwać i będziecie mogli śledzić sobie moje postępy w odchudzaniu się po pierwsze, a po drugie może w później jakby w wynikach biegowych. Także jeżeli chcecie śledzić moje postępy, zapraszam Was bardzo na mój kanał i będziemy to razem chudnąć powiedzmy i jakby ten nowy rok, który się dopiero co zaczął, tak bardziej na sportowo zaczniemy, bo jak wiemy, nie samymi grami człowiek żyje i czasami trzeba się poruszać. I szczerze Wam to polecam. Nie siedźcie przy kompach od rana do wieczora, ponieważ skutkuje to szczególnie w późniejszych latach, skutkuje to wielkim brzuchem, zniechęceniem. Także szczerze polecam. Odrobina ruchu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Także szczerze polecam. Jeżeli macie ochotę się troszkę poruszać, to wyjdźcie na zewnątrz, pobiegajcie, poruszajcie się trochę. Może to być chociażby spacer, po to, żeby się nie zasiadywać przed tym kompem. Bo wiadomo, gry wciągają, gry są super, ale też trzeba coś i dla ciała zrobić. Dlatego dzisiaj startujemy. A jakie będą postępy, będę Was o nich informował na bieżąco. Mam nadzieję, że te filmiki z tej serii będą się bardzo często ukazywały, ponieważ no niestety, ale mój brzuch woła o pomstę do nieba. Także dziękuję Wam za uwagę na dzisiaj. Teraz oczywiście idę coś zjeść, pograć, a wieczorem zaczynam kolejny etap mojego projektu, czyli tym razem będzie to rowerek. Czyli jak na dzisiaj będzie to dość spore wyzwanie dla mojego ociężałego organizmu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Mam nadzieję jutro, pojutrze najdalej. Cześć!